A jakie potrawy będą na wieczerzy wigilijnej? Tradycyjne, karp, żurek, czerwony barszczyk. W tym roku barszczyk czerwony z uszkami, uszka z grzybami, żurek, co to tam będzie jeszcze, karp, sałatka będzie jarzynowa, ziemniaczki ze szczypiorkiem i z masłem. No i co tam jeszcze będziemy? I kompot ze suszonych owoców. No i co tam jeszcze będziemy mieć? Aha, i jeszcze mamy sałatkę z kapusty z grzybami i sałatkę z podrobami z ryb. I ryba, żurek, barszczyk. Wiele nie będzie, bo będę sama. Tradycyjny karp. Co dalej? No sałatki wszelkiego rodzaju, przede wszystkim ryby będą dominować, chleb, no co jeszcze, makutra, no oczywiście obowiązkowo, no wszelkiego rodzaju ciasta, sery, nie sery, serniki, trudno mi skupić się co w tej chwili, żurek, barszczyk, uszka, karp, groch z kapustą, żurek, barszczyk z uszkami, rybka, barszcz. A dzisiaj w tym roku jemy u teściów, więc nie wiem, co będą mieli przygotowane. 12 może się nie uzbiera, chociaż jak to wszystko by dodać, tak, co się będzie jadło, dwie zupy, pstrąg, karp, także... Barszcz czerwony, żurek, no, ryba, karp. No, takie jak na Wigilię zawsze, barszcz czerwony oczywiście, kapusta z grzybami. Barszczyk, żurek. Uszka. Jeszcze zupa rybna. Swoje. Żur, barszcz, te pierogi, no i uszka, no i ryba. Czego pani będzie życzyła najbliższym? No, przede wszystkim zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń. Zdrowia przede wszystkim? No zdrowych, tak jak normalnie, wesołych, pogodnych świąt. Żeby było lepiej, bo nie jest za dobrze, a chciałabym, żeby było lepiej. Zdrowia i lepszego życia, radośniejszego i pełniejszego. Zdrowia, szczęścia i sobie też przy okazji. I Państwu. No wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia przede wszystkim, no podstawa, nie? No zdrowie najważniejsze, no i no, żeby ten nowy rok był jeszcze lepszy od tego, no i wszystkiego co najlepsze, no po prostu. Spokojnych świąt, wesołych, dużo zdrowia, no. Zdrowia i miłości. Błogosławieństwa Bożego. Dużo szczęścia i pieniędzy oczywiście. Zdrowia i spokoju. Żeby poskładać rajdówkę. Mam dla Państwa doskonałe życzenia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. No i życzę wszystkim wkoło, kogo spotkam, żeby wszystkim się te święta jakoś udały, żeby przeżyli je zdrowo i pomyślnie. Także wszystkiego dobrego Państwu życzę. A co jest najważniejszego w świętach Bożego Narodzenia dla Pani? Dla mnie śpiewanie kolęd i rodzina. Chyba pasterka, no i towarzystwo rodzinne. Co może być ważniejsze? Przede wszystkim atmosfera rodzinna, miłość, szczęście, żeby w gronie rodziny spędzić święta. Się wydaje, że jednak spędzanie z rodziną tego czasu. Taka tradycja, spokój, no i rodzina jak zawsze. Dobra atmosfera, no i rybka, wiadomo. Przede wszystkim życzenia, wszystkiego dobrego. No i cóż, przede wszystkim rodzinne spotkanie, spokój, zdrowie, najważniejsze. Rodzina. Wspólne po prostu spotkanie. No chyba to, żebyśmy byli wszyscy razem. To jest najważniejsze, żeby rodzina była razem i no żeby było z kim się dzielić opłatkiem. To jest najważniejsze. Opłatek. Łamanie się z opłatkiem. No i chyba rodzina. Chyba rodzina. Nie ma nic ważniejszego. Jaka będzie choinka? Sztuczna czy naturalna? Naturalna. Wczoraj zakupiona. Sztuczna. No. Sztuczna. Naturalna. Sztuczna. Sztuczna. Naturalna i jodła. Sztuczna. Sztuczna. Naturalna, prawdziwa, kolorowa. Naturalna. Naturalna, nigdy sztuczna. Naturalna. Naturalna oczywiście. Żywa już mamy, już czeka na ubieranie. W czwartek ubieramy. Co roku jest żywa. Bez żywej na pewno nie ma świąt. Sztuczna. Naturalnych jest i kłopot, i szkoda lasu.
No niestety naturalna. Sztuczna. Chciałbym, to znaczy marzę o naturalnej, ale jednak sztuczna będzie. Choinka zielona jest zwykle i ubrana. Nie będzie choinki.